pytania i odpowiedzi, co w tej głowie dzisiaj siedzi. Pytania i odpowiedzi, co w tej głowie siedzi. Pytania i odpowiedzi, co w tej głowie dzisiaj siedzi. Pytania i odpowiedzi, co w tej głowie siedzi. Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Pytania i odpowiedzi, co w tej głowie siedzi, Radio Anarchia, odcinek bodajże 16. Dzięki wszystkim za pytania, na niektóre z nich odpowiem tym razem, na niektóre następnym razem. Może uda się zmieścić w 10 minutach tak, żeby ten film poszedł na TikToku, ale zobaczymy. Właściwie z ogłoszeń antyparafialnych nic się nie dzieje, no zaczęliśmy właśnie na mediach społecznościowych, na TikToku. Czarna Rewolta również dostępna na Instagramie. No jakieś tam są też również odpryski na Mastodonie, także gdzieś staramy się przebijać przez ten prawacki bełkot oraz lewacki bełkot. Także zapraszamy na nasze media społecznościowe, zapraszamy do zadawania pytań. Wasze pytania są dla nas bardzo ważne. Dzięki temu właściwie ten program istnieje, dzięki wam, także o cokolwiek związanego z anarchizmem, z ruchem anarchistycznym, z filozofią. Jakbyście mieli jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiem. A teraz przechodzę szybko do rzeczy. Marcin Szczepański. Czy jest w miarę jakiś nowy ruch anarchistyczny, który ci się podoba? Prawdopodobnie chodzi ci o jakąś taką grupę ludzi, która działa razem, nie myli z kolektywem. To w sumie mało jest takich. Lepiej powiedzieć, prościej powiedzieć, co mi się nie podoba. No to nie podoba mi się na pewno Federacja Pracownicza. Dobre. Federacja Anarchistyczna mi się nie podoba. Nie podoba mi się IP. Nie podobają mi się wszystkie te organizacje strukturalne, centrowe, które hierarchiczne, podtatusiałe i zapyziałe i w dodatku jeszcze ujmujące sobie prawo do decydowania o dawanie opinii o innych, także oni jedyne co mogą to się rozwiązać. Natomiast no, w miarę nowym ruchem jest anarchistyczny ruch wolnościowy, ARW, Trójmiasto, Gdynia, Gdańsk, Wrzeszcz i te różne inne miasteczka satelitarne związane z Trójmiastem. Ten ruch się rozrasta, zaczyna się powoli robić między miastówką. Wcześniej oczywiście Czarna Rewolta, która została rozbita przez policję, ale już powoli tam łapie swój drugi oddech. Także jakieś takie, no i proponuję, żebyście sami zakładali swoje grupy. Nie musi to być grupa, może to być jednostka, która działa i jakoś się fajnie nazwać. Poza tym, czy te nazwy są ważne? Nie do końca. Ważne jest to, co robisz. W jaki sposób działasz. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, czy skontaktować się z kimś, kto działa również, zapraszam na PRIF. Można przecież napisać tutaj do nas. I w miarę możliwości oczywiście naszych skromnych będziemy jakoś tam, znaczy może nie koordynować, ale na pewno prześlemy do kogoś, kto się na tym zna, kto pomoże ci, kto ma więcej doświadczenia i wie, jak taką grupę założyć. Anti-Deutsch jest grupą silnie powiązaną z służbami wewnętrznymi. No, na temat Anti-Deutsch mówiłem ostatnim razem. Oczywiście zapotrzebowanie na artykuły z Instytutu Marksa są potrzebne. Na temat Anti-Deutsch nie jest zbyt wiele artykułów po polsku, przynajmniej ja dużo nie znalazłem. Natomiast bardziej marzy mi się jakiś taki artykuł o powiązaniu polskiego ruchu anarchistycznego z służbami rządowymi, służbami wewnętrznymi, służbami tajnymi, bo ten temat wisi gdzieś tam i też przydałoby się go w końcu poruszyć. Jest to temat dość nieprzyjemny, bo tutaj chyba na trzech anarchistów dwóch jest zawsze z UB, czyli tam z UOP-u, czy tam z CBS-u, czy z czegoś. Także tutaj właściwie jakiekolwiek sugestie, że przypuśćmy na skład. Czy zmieniłeś zdanie w sprawie wiadomości anarchistycznych? Nie, do tej pory nie zmieniłem zdania. Wiadomości anarchistyczne były robione przede wszystkim nie przez kanał Radio Anarchia, tylko Centrum Studiów Anarchistycznych, w którym jestem tam pionasem. Pracuje tam wiele innych znakomitych ekspertów i zawsze przecież można do nich się zwrócić, oni mogą robić te wiadomości anarchistyczne. Natomiast mnie to kosztowało dużo czasu, jest to sprawa bardzo pracochłonna. Poza tym, no mówię, no jeżeli
robisz coś, co ci zajmuje całą sobotę, a potem otrzymujesz jedynie co do wyzwiska, jakieś kretynizmy, no to niech wypierdalają, ja nie będę robił tego dla tych debili. To są jacyś ludzie dziwni, toksyczni bardzo w tym ruchu anarchistycznym. Od takich ludzi się trzymać po prostu z daleka. Nie wiedzą, czego chcą, siedzą tam. Fajna zabawa, picie piwa, no, tylko co to ma wspólnego z anarchizmem. Także ja żadnych wiadomości anarchistycznych nie będę robił i nie mam na to ochoty, czasu. I co? I na razie skupiam się na kanale Radio Anarchia. Centrum Studiów Anarchistycznych jest kanałem takim bardziej merytorycznym, który no na pewno będę tam jakieś rozmowy organizował, natomiast no, w tym momencie jestem zbyt człowiekiem zajętym na to, żeby udzielać się na tym kanale, aż przede wszystkim, żeby ciąć tam, realizować wiadomości anarchistyczne dla bandy idiotów. Jak wyobrażasz sobie antypracę? No, po pierwsze, no to już mówiłem nie raz, że anarchizm nie proponuje niczego, co będzie w przyszłości. Anarchizm żyje tu i teraz. Anarchizm działa tu i teraz, a od dyskutowania na temat, co będzie w przyszłości, są jacyś zafajdani studenci pod tatusiali tam gdzieś z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy jakiegoś innego. Oni niech sobie na ten temat gadają. Natomiast jeżeli już miałbym fantazjować, no to ja widzę świat anarchistyczny w ten sposób, że każda jednostka jest samowystarczalna i nie będzie się denerwować o to, jak zrobić drogę, no bo ta droga po pierwsze jest do niczego niepotrzebna, po drugie, no jak zrobić drogę, no wystarczy tam parę razy przejechać. Jak mówił słynny wiersz z podstawówki, dróżka, droga, autostrada. Materiały budowlane to samo, no przecież to one są wszędzie. Podobnie jest z jedzeniem. Jedzenie przecież można robić ogrody botaniczne, które już na skłotach gdzieś tam są w ramach eksperymentów robione, także. Także tutaj każda jednostka jest odpowiedzialna sama za siebie, każda działa w sposób, jaki chce, każda jednostka jest wolna, a przede wszystkim właśnie samowystarczalna w anarchizmie. Tu nie potrzeba jakichś wielkich kolektywów do tego, żeby coś osiągać, a przede wszystkim nie ma sytuacji takiej, kiedy kolektyw ci mówi, co ty masz robić, jak się zachowywać, jak się ubierać i jakiej muzyki słuchać jeszcze w dodatku, jak to jest, przypuśćmy teraz, podczas takiego anarchizmu systemowego, także... Tutaj w anarchizmie każdy robi to, co mu się podoba, to, co chce, nie krzywdząc innych. Każdy jest tolerancyjny, żyje sobie w swojej enklawie i w anarchizmie panuje typowa harmonia. A dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, do pozostawienia lajka oraz przede wszystkim o zadanie pytań oraz pisania komentarzy. Dobranoc, spokój. Najostrzejsza kontrola to ta, która jest w tobie. Najsztywniejsze granice rodzą się w twojej głowie. Co najbardziej chcesz zniszczyć, to nosisz w sobie.